Proszę Państwa, jesteśmy na terenie Rdzawki, na osiedlu Obidowa. Tu mamy, jesteśmy na rozwidleniu, na rozjeździe Zakopianki. I mamy Zakopiankę nową i mamy Zakopiankę starą. I tutaj jesteśmy w tej chwili koło Zakopianki starej. I my mieszkańcy, jako mieszkańcy tej miejscowości, jesteśmy zbulwersowani, że ta Zakopianka idzie nowym śladem. Jest to około 45 hektarów zabrane pod starą, pod nową Zakopiankę. A nową Zakopiankę mamy już po remoncie od Chabówki aż do Nowego Targu. Była 2 lata temu, dobudowany most w Chabówce, wiadukt. I wydaje mi się, że niekonieczne jest budowanie po nowym śladzie, koszty są 10-krotnie większe, wiadukty po 400, po 600 metrów, tutaj ten jeden wiadukt ma 400 metrów dokładnie, ten drugi wiadukt, który idzie na Sołtysiej Dolinie, na Jamnym, ma rzekomo 350 metrów, to tak prowizorycznie, a później idą jeszcze 2 wiadukty, które mają tak 300 metrów, 351 i prawie 600 metrów wiadukt, i to podwójne wiadukty, do rozwiedlenia Rdzawki. Tutaj mamy rozwiedlenie, no może dalej troszkę, tutaj mamy, nie, tu jest, mamy Rdzawkę. Tutaj mamy Zakopiankę, która od krzyża, to znaczy się od Sołtysiej Doliny, tam już jest zrobiona do kościółka zabytkowego na Piątkowej Górze. Jest to już tam Zakopianka koło starego śladu. I myśmy prosili, żeby ta Zakopianka dobudować drugą nitkę do tej starej Zakopianki, i to jest dla nas do przyjęcia. Nie niszczymy terenów, proszę Państwa. Tereny są bardzo dziedziczne, piękne widoki na Tatry. Tutaj możemy rozbudować ten zakręt, ściąć tutaj i piękny parking zrobić widokiem na Tatry. Turystów jeździ tysiące, setki samochodów i to by było możliwe. Myślę, że to w tym kierunku by trzeba było. Ja chciałem podziękować ministrowi Grabarczykowi za podjęcie decyzji takiej, którą podjął, że wstrzymał tą inwestycję do 2015 roku. Myślę, że stanął na wysokości i za to mu wielkie dzięki. Prosimy ministra Grabarczyka, żeby jeszcze się wziął do tych spraw. Ja jako radny powiatowy już 4. kadencję pisma złożyliśmy, prawdopodobnie te pisma nasze poszły na Radę Ministrów. Tak się dowiedziałem. Nie wiem, co podejmie Rada Ministrów, ale myślę, żeby koszt tej Zakopianki, przynajmniej parę miliardów, bo to tak będzie wynosiła do Zakopanego, jak nie więcej, to o połowę, 10-krotnie tańszy by był. I teren niezniszczony, a ludzie chcą i budować się. W tej chwili jest wszystko zablokowane. Ani wykupy, nic nie można z tym zrobić. Nie wiadomo jak. Czyli do 2020 roku, mnie się wydaje, że ta Zakopianka to ma pecha, bo jak ja pamiętam, ja tu mieszkałem, teraz mieszkam w Rabce, to już 30 lat temu były przymiary do Zakopianki. Będzie budowana i w tej chwili jest niebudowana. My nie jesteśmy przeciwko Zakopiance, jesteśmy za. Proszę Państwa, jesteśmy na terenie, ma przebiegać nowy ślad Zakopianki. Tutaj od nas poniżej gdzieś 100 metrów jeszcze od Zakopianki starego śladu. Proszę Państwa, są piękne tu tereny, szkoda tych terenów. Trzeba wrócić do koncepcji koło starego szlaku. Tutaj idzie most taki 600 metrów i to 2 wiadukty, rozjazdy, około 8 hektarów ziemi pod same te rozjazdy. Komu to jest potrzebne? To powinno zostać, bo to jest dziedzictwo natury tutaj, tych ludzi, którzy od wieków tutaj pracowali i karczowali, bo kiedyś to tak było, że tu były same lasy, tu jeździły zbóje, proszę Państwa, do Pesztu, to się tak nazywało, do Budapesztu, i rzekomo ten kościółek, który jest tam, nie wiem, czy się Państwo jechali na Piątkowej Górze,
On tam napadli zbójcy na wojewodę sandomierskiego i ocalało, pokazał się prawdopodobnie krzyż na niebie i on został ocalony. I na tym miejscu postawił ten kościółek. Ten kościółek ma 1600, któryś tam roku, już nie pamiętam dokładnie. I tamta zakopianka dwupasmówka się kończy i tutaj odchodzą to 300 metrów od starej zakopianki. Jeszcze raz to powtarzam, po co, na co? Naprawdę nikomu to jest niepotrzebne. Zniszczone lasy, zniszczone tereny, wszystko zniszczone. No, nie wiem, czy to jest dla kogo my to robimy, czy dla biznesmenów naszych, polskich, czy zagranicznych. Ale uważam, że to są zagraniczni inwestorzy. Niedługo później, jak wybudują tą zakopiankę, albo nie, każą płacić meto, to tak będzie. Pomysł budowy zakopianki właśnie z tej strony, po tych terenach, od samego początku był bardzo kontrowersyjny. Budowa zakopianki tutaj, według mnie, no niczym nie jest uzasadniona, a już na pewno nie względami ekonomicznymi. Jeśli do poszerzenia, do modernizacji zakopianki wystarczy teren około 8 hektarów, natomiast aby zbudować nowy ciąg zakopianki według nowego śladu, to jest teren około 45 hektarów, który musi być zagarnięty pod tą inwestycję. Więc względy ekonomiczne na pewno nie. Oprócz tego jestem mieszkańcem Rdzawki i obawiam się o taką sytuację, że za jakiś czas, jeśli rzeczywiście w jakiś sposób doszłaby do skutku budowa tej zakopianki, może się okazać, że po nowym śladzie, może się okazać, że będzie to autostrada płatna. Więc sytuacja najprawdopodobniej będzie taka, iż ruch po starej zakopiance będzie nie mniejszy niż w chwili obecnej, natomiast z drugiej strony będziemy mieć autostradę, czyli będziemy mieszkać między dwoma ruchliwymi drogami. Chciałbym tego uniknąć i uważam, że modernizacja zakopianki jak najbardziej, ale modernizacja zakopianki po starym śladzie.